Za nami 23. kolejka Bank Spółdzielczy w Leśnicy 4. Ligi Opolskiej, więc zapraszam na podsumowanie. Marcin Gat, kłaniam się nisko, a rozpocznę je od odczytania wyników. Sparta Paczków, KS Krapkowice 1-4, Polonia Nysa Porawy Większice 4-1, Chemik Kędzierzyn Koźle, KS Krasiejowy 1-0, Piast Strzelce Opolskie Agro Plonguszyna 0-3, Star Namysłów Małopanów Ozimek 2-3, Skalnik Gracze KS Olesno 1-1, MKS Gogolin LZS Gronowice 2-2, Sfornica Czarnowąsy LZS Starowice Dolne 0-1, Unia Kolonowska otrzymała walkover z racji tego, że miała się mierzyć z LZS Kup. Rozpocznę od spotkania, na którym się pojawiłem, a mianowicie Polonia Nysa Porawie Większyce. Należy sobie jasno powiedzieć, że w końcu zobaczyłem tą Polonię, której spodziewałem się od początku rundy. Niemalże idealny występ podopiecznych Tomasza Raka. Wprawdzie gdzieś w tych pierwszych kilku minutach jedną naprawdę dobrą sytuację miało Porawie, jednak te akcje bramkowe Polonii przyćmiły tą sytuację. Paweł Lepak mógł już po 15 minutach zdobyć hat-tricka. Tak się nie stało, natomiast gdzieś napastnik Polonii Nysa i tak został bohaterem, ponieważ w 36 minucie to on rozpoczął swój, a także Polonii, festiwal strzelecki. Następnie w 45 minucie Alan Majerski zdobył gola, tak zwanego gola do szatni. I tak naprawdę to uspokoiło zespół Polonii. Tak czy inaczej, tak jak już przed chwilą wspomniałem, był to naprawdę wyśmienity pojedynek. Druga połowa również należała do Polonii, którą otworzyli golem w 51 minucie. Ponownie Paweł Lepak wpisał się na listę strzelców i gdzieś wydawało mi się, oglądając ten pojedynek, że porawił podcięło skrzydła, że Porawie nie będzie miało woli walki na to, aby jeszcze spróbować odrobić tą stratę. Mateusz Jędrzejczyk w 64 minucie zdobył bramkę na 3-1 i przez kilka minut naprawdę wydawało się, że Porawie może za chwilę pójść za ciosem i strzelić drugą bramkę. Gdzieś wydaje mi się, że zadecydowały o tym między innymi aspekty fizyczne. Też widać, że w Porawiu brakuje oprócz oczywiście Mateusza Jędrzejczyka, takiego drugiego lidera, który weźmie grę na swoje barki i też gdzieś później Polonia po tych kilku dobrych minutach Porawia zdobyła bramkę. W 76 minucie Paweł Lepak dokonał dzieła zniszczenia. Później Porawia już nie było w stanie się podnieść i musiało się pogodzić z porażką 4-1. Warto nadmienić również to, że taki sam wynik padł w pierwszym meczu w rundzie jesiennej, tak więc Polonia akurat z tym zespołem podtrzymała swoje statystyki. W dwóch meczu wygrała 8-2, tak więc na pewno to jest godne pochwały i też ten pojedynek indywidualny strzelecki napastnik z Nysy rozstrzygnął na swoją korzyść, wygrał w tym indywidualnym pojedynku 3-1, a zarazem tutaj Paweł mógł przegonić Radosława Mikulskiego z Agroplonu Głuszyna i objąć liderowanie w generalnej klasyfikacji strzelców. Drugi mecz, który omówię, to był bezwzględny hit tej 23. kolejki, a mianowicie Sfornica Czarnowąsy LZS Starowice Dolne. Musimy sobie jasno powiedzieć, że gdzieś ten mecz nieco rozczarował, było mało takich akcji bramkowych, ten mecz nie był żywy. Owszem, i w jednym i w drugim obozie zabrakło kluczowych zawodników po stronie Sfornicy Rogowskiego, natomiast w Starowicach nie zagrał Tomasz Jaworski, tak więc no
tutaj trenerzy gdzieś w tym upatrywali, że to widowisko nie stało na takim poziomie, na jakim spodziewaliby się wszyscy oglądający to spotkanie. Natomiast gdzieś Starowice wykazały się lepszym cwaniactwem, sprytem. W 14 minucie Łukasz Bonar wpakował piłkę do siatki po zamieszaniu w polu karnym. Ten wynik już utrzymał się do końca, natomiast i jedni i drudzy mieli swoje sytuacje. Najlepszą akcję dla Sfornicy, sytuację dla Sfornicy na gola mógł zamienić grający trener Wojciech Ścisły, jednakże jego strzał głową był naprawdę bardzo niecelny. Tak więc tutaj wydaje się, i też na bazie tego, co stworzyły sobie obie drużyny, wydaje mi się, że najsprawiedliwszym rezultatem byłby remis. Tak czy inaczej, Sfornica musi popracować nad skutecznością w najbliższych dniach, tak aby taka sytuacja jak w sobotnim meczu już się nie powtórzyła. Starowice kontynuują swoją dobrą pasę. To było kolejne zwycięstwo podopiecznych Jakuba Reila i widać, że w tym zespole już chyba na dobre wszystko zaskoczyło i drużyna ze Starowic Dolnych gra na swoim wysokim i spodziewanym przed sezonem poziomie. I trzeci mecz, który omówię, to też swego rodzaju taki mały hit, a mianowicie Piast Strzelce Opolskie Agroplon Głuszyna. Pierwsza połowa zdecydowanie pod dyktando zespołu z Głuszyny, gdzieś podopiecznie Andrzeja Moskala niemalże w idealny sposób stworzyli sobie warunki, też realizowali nakreśloną taktykę przez szkoleniowca. Przed chwilą zabrakło mi tego słowa. Natomiast fakty są takie, że mimo tej stuprocentowej przewagi Agroplon w tej pierwszej części spotkania zdobył tylko jedną bramkę. W 16 minucie Babiarz pokonał bramkarza gospodarzy. Druga połowa była już zupełnie inna. Tam Agroplon nieco się cofnął, troszeczkę gdzieś tutaj podopiecznie Andrzeja Moskala zagrali bardziej z zabezpieczeniem tyłów. To wykorzystał Piast, natomiast mówiąc wykorzystał, mam na myśli, otworzył swoją grę, natomiast nie przełożyło się to na bramki. Gole zdobywali tylko zawodnicy z Głuszyny. W 50 minucie Rejś zdobył bramkę, natomiast w 87 minucie Gacmaga dokończył dzieła zniszczenia. Warto też podkreślić to, że tutaj podopieczni Macieja Kułaka popełniali wiele błędów w aspektach defensywnych i też między innymi przez to Agroplon zdobywał te bramki. Ja oczywiście tutaj nie mówię, że Agroplon bez tych błędów nie poradziłby sobie ze strzeleniem kolejnych bramek, ale na pewno gdzieś ta postawa Piasta ułatwiła Agroplonowi zwycięstwo 3-0. Już w najbliższą sobotę 24 seria gier. Ja pojawię się w Krasiowie, gdzie miejscowy KS będzie podejmował Polonię Nysa. Mecz o zmienionej godzinie, bo nie tak jak przez ostatnie tygodnie o godzinie 16, a o godzinie 16:30. Tak więc zapraszam na stadiony. Na pewno emocje będą gwarantowane. Kilka naprawdę ciekawych pojedynków. Na koniec nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału, polubić strony na Facebooku, a ja dzisiaj się będę z Państwem żegnał. Marcin Gad, do zobaczenia, do usłyszenia.